Donald Trump. Na Bidena czyha niebezpieczeństwo. Sorry, na Trumpa. Na Trumpa czyha niebezpieczeństwo. W dużym gmachu, obszernym gmachu, gdzie są takie piękne schody, nagle wybuchnie popłoch. Będą sprzeczne informacje, że zasłabł, że coś się mu stało. To chyba raczej nie będzie zamach, a zasłabnięcie. To się stanie na schodach, albo gdzieś, gdzie są blisko schody takie wytworne. Trumpa boją się wpływowi ludzie, którzy tworzą coś w rodzaju rządu. Trump jest dla nich nieobliczalny, to znaczy gdyby oni jeszcze mogli domyślać się, co będzie robił Trump, to może byliby spokojniejsi, ale oni nie są w stanie postawić na to, co będzie robił Trump. I jest to dla nich bardzo niekomfortowe i niebezpieczne. Trump będzie chciał ujawnić pewien schemat czegoś w rodzaju rządów, które są coraz bardziej aktywne w Stanach Zjednoczonych. Trump chce zlikwidować to, może inaczej, obnażyć to. I chce to zrobić na samym początku. Mam wrażenie, że Trump się też nie sprzeciwi poważnej konfrontacji z Iranem. Bardziej Biden, prezydent Biden był ostrożny, jeżeli chodzi o Iran, jak Trump. Będzie zdecydowany, jeżeli chodzi o Iran, i będzie popierał w tym Izrael. Cały czas przebija mi się ta scena, że tam się po schodach wchodzi. To jest tak jakby wytworne, duży gmach. I po takich eleganckich schodach się wchodzi i coś się stanie na tych schodach. Tam Trump życia nie straci. On zostanie zawieziony do szpitala. I będą bardzo sprzeczne informacje na początku. Ale ilekolwiek będzie u władzy Trump albo zmianę prezydenta, chociażby elekta, na świecie się nie uspokoi. Na świecie się rozniecie więcej, jak jest. Trump nosi się z zamiarem i jeszcze jako prezydent elekt, z wykonaniem jakiegoś kroku w stosunku do Rosji, do Putina. Albo to będzie jakiś kontakt, ale oficjalny, celowo pokazany na odległość, albo Trump będzie chciał doprowadzić do takiego kontaktu osobiście,
jeszcze jako prezydent elekt. I to będzie bardzo źle w Ameryce postrzegane przez jeszcze obecne władze. Mam wrażenie, że Rosja to wykorzysta. Jeżeli taki krok by zrobił Trump, to Putin to wykorzysta. Wcale nie będzie taki skory do współreakcji tej, którą zrobi Trump. Po tym ferworze teraz, jaki jest po dość spektakularnym zwycięstwie Trumpa, przyjdzie moment na pewne spekulacje co do tego zwycięstwa i będą jakieś zarzuty, ale one nic nie wykażą. Będą jakieś zarzuty w kierunku być może jakichś niejasnych kombinacji względem wyborów, ale to będą takie próby, zaczepki takie w stosunku do Trumpa. Nic z tego nie wyniknie. Jeszcze za swojej kadencji Trump miał, jak poprzednią kadencję, przed Bidenem miał Trump, Trump chciał ujawnić coś, co miało związek między politykami a potężnymi koncernami, i to z farmacją ma coś wspólnego. Trump pod koniec swojej kadencji chciał to zrobić, ale nie zrobił tego, bo uznał, że będzie wybrany na następną kadencję. Raczej był tego pewny i tego nie zrobił, licząc, że będzie mógł to zrobić w następnej kadencji. Ja mam wrażenie, a pamiętacie taki moment, jak Trump nie był prezydentem i była rewizja w domu Trumpa, ponieważ przechowywał on jakieś tajne dokumenty u siebie prywatnie. On chyba miał nawet sprawę za to. Więc teraz mi się to tak skojarzyło. A po co trzymał te dokumenty u siebie? Trump chce uderzyć w loże. Trump chce uderzyć w coś, w co nie ważyłby się żaden prezydent amerykański od wielu, wielu kadencji. A to wielka siła. Ja będę to mówił, bo tak to czuję. Trump jest cały czas w bardzo poważnym niebezpieczeństwie. Tylko jeżeli mu się teraz by coś stało, nie daj Bóg, to się stanie coś wewnętrznie, zdrowotnie u niego. Tak. Ja mam wrażenie, że Trump gdziekolwiek będzie poza swoim domem, musi uważać na to, co mu podają do jedzenia, co mu podają do picia. Jest w wyjątkowym niebezpieczeństwie. Przez to, że Trump wie i oni wiedzą, że Trump wie, a jest nieprzewidywalny. Niespełniona. Kojarzy mi się niespełniona prezydentura.
i krótka. Tak poczułem to stępa. Oby tak nie było.